Partnerem kanału jest MotoZone w Sopocie. Największy sklep motocyklowy w Trójmieście. Wszystko dla Ciebie i motocykla w jednym miejscu. Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Słuchajcie, w życiu każdej osoby, która bawi się fotografią, bawi się filmowaniem, przychodzi taki moment, że chce się coś więcej, chce się polepszyć jakość tych nagrań, chce się zrobić lepsze zdjęcia. I niestety, choć producenci prześcigają się w tych smartfonach i mają informację, że jest tu 40, 50, 100, 200 milionów pikseli, to wciąż te piksele są upchane na bardzo małych matrycach, przez co jakość tych zdjęć niestety nie będzie wystarczająca na dzisiejsze realia. I owszem, do domowego użytku w zupełności smartfony wystarczą, ale jeżeli chcemy osiągnąć coś więcej, nagrywać w trudniejszych warunkach oświetleniowych, robić ładniejsze filmy, to musimy sięgnąć po jakiś aparat. I ja po długich poszukiwaniach również znalazłem coś dla siebie. Sony ZV-E10. Naprawdę długo poszukiwałem jakiegoś aparatu w rozsądnych pieniądzach, niekoniecznie z ogromem opcji, i powiem Wam, że ten aparat powinien spełniać moje oczekiwania, jeżeli chodzi o takie stacjonarne nagrania, w 100%. Dzisiaj w filmie zrobimy sobie jego mały unboxing, w międzyczasie coś Wam poopowiadam o tym aparacie i myślę, że w następnych filmach będę mógł powiedzieć coś więcej na temat tego aparatu, jego specyfikacji oraz tego, jakich ustawień używam. A więc zacznijmy od samego unboxingu. Pudełeczko jest całkiem ładne, powiem Wam. Wygląda bardzo ładnie. Ja już sprawdziłem ten aparat, dlatego przycięta jest plomba, czy wszystko jest ok, czy czasem jakieś cegłówki nie dostałem. I to, co możemy zobaczyć na starcie, to to, że dostajemy pełną papierkologię, jakieś karty gwarancyjne, instrukcje obsługi. Co tu jeszcze mamy? Informacje, żeby zarejestrować się online, to dostaniemy dodatkowy rok gwarancji. I jeszcze jedna karteczka, tutaj jest ta sama informacja, jeżeli się zarejestrujemy, dostaniemy dodatkowy rok gwarancji. No i odpakowujemy już same pudełko. A w tym pudełku mamy, przesuniemy aparatu na bok. A w tym pudełku mamy bateria. Jest to Sony NP-FW50. Podobno jest to dość słaba bateria, która trzyma około 90-100 minut. Ale jeżeli o mnie chodzi, i tak będę go używał jako aparatu podłączonego pod ładowanie. Mamy pasek do zawieszenia na szyi. Mamy jeszcze, już widzę, futerkowca, czyli deadcat tak zwany. Jest to nakładka na mikrofon, którą możemy nałożyć i nagrywać sobie czysty i ładny dźwięk podczas przechadzki po dworze. Wtedy wiatr nie będzie tak nam psuł tego nagrania. A z tego, co się orientuję, jest to mikrofon trzykapsułowy, więc jakość nagrania powinna być całkiem fajna. Ale tak jak mówię, to będzie też w innych filmach. Mamy złącze nie do polskiego kontaktu. Mamy kolejną rzecz, coś małego, i jest to ładowarka z wejściem USB-A i podłączeniem do kontaktu. Odłożymy te papierki. Czy coś jeszcze jest w pudełku? Tak. Mamy jeszcze króciutki kabel USB do ładowania aparatu oraz wejście do kontaktu. Tu już jest na naszą polską wtyczkę. No i creme de la creme całego tego zamówienia, czyli nasz aparat. Zobaczmy sobie, jak on wygląda. No powiem Wam, że jest malutki. Wcześniej posiadałem Nikona D5200 i ten aparat był zdecydowanie większy. Tutaj sam uchwyt, ten grip jest za mały na moje dłonie, a przypominam, że mam 1,80 m wzrostu i nie mam dużych dłoni. I tak jak możemy sobie spojrzeć na ten aparat, to widzimy, że posiada on z tyłu dość mało przycisków funkcyjnych, którymi możemy się posługiwać. Na górze ma włączenie, wyłączenie, przełączenie się między trybem aparatu, między trybem kręcenia filmów i SNQ, czyli slow and quick. Tutaj możemy zrobić sobie albo slow motion, albo takiego timelapse'a. Dodatkowo mamy pokrętło, którym możemy przybliżyć lub oddalić obraz, jeżeli mamy obiektyw z zoomem. Mamy przycisk rozmycia tła, jak dobrze pamiętam. Mamy jedno pokrętło, które jeszcze nie wiem, czym steruje, ale na pewno jak już się będę bawił aparatem, to zobaczę. Z tego, co kojarzę, to chyba odpowiada za
przysłonę. Następnie mamy przycisk menu, mamy przycisk funkcyjny i też do wywoływania szybkiego menu. Mamy pokrętło, którym możemy kręcić, jak również wciskać, przycisk na środku, koszyk, ale on odpowiada też za funkcję, którą ma ten aparat, która nazywa się Product Showcase, czyli jeżeli byśmy tym aparatem celowali w siebie i on łapałby ostrość na nas i nagle pokazalibyśmy jakiś produkt z przodu, to on nie będzie łapał tej ostrości na nasze oko, tylko złapie na to, co pokazujemy. To jest całkiem fajna opcja, jeżeli chciałbym coś pokazywać Wam z takich produktów. No i przycisk standardowo wejścia chyba do podglądu do filmów. Jeżeli chodzi o dół aparatu, to mamy śrubę 1,4 cala, mamy wejście na baterię oraz na kartę pamięci. Już sprawdzałem i powiem Wam, nie trzeba samej karty SD kupować, microSD również działa, włożona do adaptera. Mamy otwierany i w pełni flipowany wyświetlacz, czyli możemy sobie go obracać. Bardzo fajna opcja, bo w końcu będę widział, co nagrywam. A z tej strony mamy jeszcze gniazdo do podłączenia mikrofonu zewnętrznego, czyli możemy sobie podłączyć na przykład Rode Video Micro lub jakikolwiek inny mikrofon, który wejdzie tu na gorącą stopkę. Jak również mamy drugie złącza, drugą skrytkę i tutaj mamy złącze USB-C do ładowania, jak również przesyłania plików mini HDMI, no to jeżeli chcielibyśmy tego aparatu używać jako kamerki albo po prostu streamować przez HDMI oraz złącze do odsłuchu. Podobno bardzo fajna rzecz, widziałem w recenzjach, że wszyscy to wychwalali ze względu na to, że można zrobić bieżący odsłuch materiału, który się nagrało. No to chyba jeżeli ktoś by nagrywał i korzystał z mikrofonu zewnętrznego. No i oczywiście dekielek, pod którym chowa się miejsce, do którego możemy podłączyć obiektyw, bo w odróżnieniu od innych takich aparatów cyfrowych, takich małych kompaktów, to ten aparat ma możliwość wymiany obiektywów. Jest to taki, powiedzmy, starszy brat, większy brat, może bardziej zaawansowany brat, ZV-1, w którym nie było możliwości takiej, tam był obiektyw już, że tak powiem, przyspawany, a tutaj mamy taką możliwość. I z takiej szybkiej specyfikacji, dlaczego zdecydowałem się na ten aparat, powiem Wam tak, na pewno zrobię jakieś jeszcze omówienie, takie bardziej szczegółowe jego, ale pierwsza rzecz jest taka, że posiada on matrycę APS-C. Jest to ogromna matryca w porównaniu do tego, co mieści się nawet w topowych telefonach. Jakość tego obrazu, który przechwytuje, jest rewelacyjna. Wiadomo, to nie jest pełna klatka, ale to ma być domowy aparat do domowych zastosowań. Ponadto nagrywa on w 4K 30 klatek, 120 klatek w Full HD. Stabilizacja jest niestety tylko cyfrowa, no chyba że mamy w obiektywie, i daje ona dość dużego kropa, więc jest to jakiś minus, ale myślę, że do takich zdjęć z łapki w zupełności będzie wystarczył. Jeżeli chodzi o obiektywy, to mamy tutaj system mocowania e-Sony, więc mamy naprawdę ogromną ilość obiektywów do wyboru, z którymi możemy się pobawić. Ja już sobie taki obiektyw zakupiłem, jeżeli ktoś ogląda kanał, to na pewno wie, czym będę na początku filmował, ale powiem Wam tak, zrobiłem już drobne testy i jestem zachwycony tym, co na nich widzę, ale to zobaczycie już w innych filmach. Jeżeli macie jakieś pytania do tego aparatu, to proszę zadajcie je w komentarzu. Jeżeli będę wiedział, jak odpowiedzieć, z chęcią odpowiem, a jeżeli coś, to będę też nagrywał inne filmy, bo tak jak wiecie, bardzo lubuję się też w sprzętach elektronicznych. Mam nadzieję, że taki film z unboxingu Wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę pod filmem. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. Jeżeli ktoś chciałby, to może zawsze zostać moim patronem. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć!